tym odcinku opowiem Wam o kilku najważniejszych problemach związanych z zasobami wody. Znając je, będziecie lepiej wiedzieć, czemu musimy ją oszczędzać oraz będzie Wam łatwiej wykombinować, jak wziąć sprawy w swoje ręce. Życie na naszej planecie powstało przy udziale wody. Nie jest w stanie bez niej istnieć. My ludzie uzależniliśmy się od niej jeszcze bardziej niż otaczająca nas przyroda. Zapytacie, dlaczego bardziej? Bo wody potrzebujemy nie tylko do picia czy produkcji żywności. Potrzebujemy jej także do produkcji mebli, ubrań, energii elektrycznej i wielu innych produktów, których korzystamy na co dzień. Rosnąca liczba ludności i rozwój technologii spowodowały, że wody potrzebowaliśmy więcej i więcej. W tej pogoni za rozwojem i wygodą zapomnieliśmy, jak cenna jest woda i przekształciliśmy otaczający nas krajobraz, co spowodowało liczne problemy z ilością i jakością wody. Jak myślicie, co mam na myśli, mówiąc, że przekształciliśmy nasze otoczenie? Zrobiliśmy to na wiele sposobów, a jednym z nich jest wycinanie lasów. Pod uprawy, pastwiska, drogi, nasze domy, hale, magazyny i inne inwestycje. Tymczasem las to naturalna gąbka, która w trakcie deszczu zatrzymuje duże ilości wody. Ponadto woda parująca z ich liści, fachowo nazywamy to ewapotranspiracją, ochładza nas w gorące dni. Aby poczuć tą różnicę, spędźcie upalny dzień na betonowym placu i w lesie. Na pewno poczujecie różnicę, a przy okazji odkryjecie inne zalety lasu. Kolejną zmianą, którą spowodowaliśmy w naszym otoczeniu, jest osuszanie terenów podmokłych, bagien i torfowisk, pod uprawy i szybkie pozbywanie się nadmiaru wody. Zwiększając powierzchnię upraw, wycięliśmy także liczne zadrzewienia na miedzach, zasypaliśmy oczka śródpolne, wyprostowaliśmy wiele małych wijących się rzek. Te wszystkie zmiany spowodowały, że w miejscu podejmowania takich działań zwiększamy ryzyko suszy, natomiast dalej wzdłuż rzek mamy większe zagrożenie powodziowe. Macie jakieś doświadczenie z suszą albo powodzią? Zapewne nieraz słyszeliście o tych zjawiskach. A jaki ma to związek z betonem? Taki, że pomimo, że miasta nie zajmują dużej powierzchni, to jednak w nich ten obieg wody został najbardziej przekształcony. Można to bardzo łatwo sprawdzić w swoim otoczeniu, wylewając butelkę wody na asfalt i na teren zielony. Gdy wylejemy wodę na asfalt, bardzo szybko ona spływa do najbliższej kanalizacji, nią dalej do rzek, podnosząc poziom wody i stwarzając zagrożenie powodziowe. Natomiast kiedy nie pada, tej wody w tym miejscu już nie ma i zaczyna jej brakować roślinom. Natomiast gdy taką wodę wylejemy na teren zielony, większość z niej spływa do gleby, zasilając głębsze poziomy wody, dzięki którym mamy wodę w studni, a około 40% zostaje w tej wierzchniej warstwie, tworząc wilgoć dla roślin, które biorą udział w małym obiegu wody i zasilają w ten sposób nasze naturalne klimatyzatory. Co dalej? Woda, która spływa do rzek, niedotkniętych ludzką ręką, zostaje z nami dłużej.
płynie powoli w wijącej się rzece albo rozlewa się na okoliczne tereny zalewowe. Natomiast gdy rzeka jest przekształcona przez człowieka, to woda spływa nią do morza bardzo szybko, niczym rynną. Jeśli zainteresował Cię ten temat, poszukaj w internecie, czemu bóbr jest naszym sprzymierzeńcem w walce z suszą i powodzią, lub znajdź 5 sposobów, jak zatrzymać wodę w mieście. Na pewno słyszeliście o globalnym ociepleniu. Poprzez spalanie węgla, ropy czy gazu podnieśliśmy temperaturę na naszej planecie. W kontekście obiegu wody spowodowało to zmianę charakterystyki opadów. To jest jak z gotującą się wodą. Im cieplej, więcej tej wody paruje, a w cieplejszym powietrzu jesteśmy więcej tej pary wodnej w stanie zatrzymać. To powoduje, że wydłużają nam się okresy bez opadów i rośnie ryzyko suszy. Jednocześnie to powietrze wypełnia się tą parą wodną niczym balon. Nagle ta woda nam spada w bardzo krótkim czasie, na mały obszar, powodując ryzyko powodzi. W tym odcinku powiedziałem Wam, jakie mamy problemy z zasobami wody. Po pierwsze, o roli lasów i terenów podmokłych w obiegu wody oraz o tym, jak wycinanie drzew i osuszanie bagien pogłębia problemy z jej zasobami. Po drugie, o betonie i o tym, jak on wpływa na zwiększone ryzyko suszy i powodzi w miastach, a także na obszarach poza nim. I po trzecie, o tym, jaki jest związek między ociepleniem klimatu a obiegiem wody. A teraz sprawdźcie swoją wiedzę. Prostowanie i otwardzanie koryt rzek zabezpiecza przed problemami z suszą i powodzią. Im mniej drzew, tym więcej wody dla ludzi. Długie okresy bez opadów, przeplatane gwałtownymi burzami, to efekt globalnego ocieplenia. Dzisiejszy film powstał w ramach projektu Obywatele dla Środowiska – Co z tą wodą? Realizowany jest przez Fundację Ambitna Polska przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności. Głównym celem jest przybliżenie Wam zagadnienia śladu wodnego, abyśmy mogli wspólnie dbać o zasób, jakim jest woda. W realizacji tego zadania pomagają nam edukatorki z Mamy Projekt, kolektywu, który tworzy nieszablonowe materiały edukacyjne,